Dzień dobry. Witam Was dzisiaj pod 38. równoleżnikiem i bitwę będę rozgrywał dla punktów potrzebnych do eventu. Mam porobione wszystkie zadania dzienne, specjalne, więc tutaj nie będę na niczym musiał się specjalnie skupiać. No i standardowo jadę na pierwszą miejscówkę. A dokładnie rzecz biorąc, będę tylko przejeżdżał właśnie w tym miejscu, jest ta miejscówka, będę tylko tu przejeżdżał, dlatego że od razu będę pchał się w stronę punktu C. W tej chwili drużynowy już wjechał na ten punkt, no ale zginął, są tam dwaj przeciwnicy. A ja od tej strony będę chciał na ten punkt wjechać. Wbrew pozorom ta ścieżka jest względnie bezpieczna. Skały dają osłonę od pojazdów, które są wyżej położone. Ci dwaj są obok mnie po lewej stronie, są za wysoko, nie opuszczą lufy tak nisko, żeby mi zagrozić. A tu dojechała do mnie Pantera F. Tak sobie strzeliła, bokiem ustawiona, więc skorzystałem z tego. A kolega w Panterze D wypuścił się, w ogóle na mnie nie zwrócił uwagi, z czego skorzystałem w ten sposób. Jednego z przeciwników tutaj przy mnie się pozbyłem. Wjechałem na punkt. No i czekam za tą skałą, aż punkt się przejmie. Drużynowi jeszcze przyjmują punkt A. B na razie jest dla czerwonych. No i tak, punkt przejęty. Ja wyjeżdżam trochę dalej, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Jest Pantera D. Też nie zwróciła na mnie uwagi i wszyscy już tutaj zostali wyeliminowani, nie mam zagrożenia bezpośredniego. Udało się rozwalić jak Panther G1. Bardzo niebezpieczny przeciwnik dla Tygrysa. Bardzo szczęśliwie się ułożyło, że właśnie ta Jaćka zginęła. Ten Tygrys w tej chwili po pierwszym strzale się wycofał za skałę. Nie było wystarczająco czystego przestrzału na niego, a tu będę się strzelał z Panterą D. Pantera chyba dostała wcześniej jakieś uszkodzenia. On nie strzela do mnie. Długo się przeładowuje. Może musiał tam kolega coś naprawiać. W każdym razie w końcu udało się ją rozwalić. Przejmujemy też punkt B, a centralnie na mnie spadła bomba. Próbuję uciec. Na szczęście to był tylko kapiszon. Co prawda mam uszkodzone gąsienice i lufę. Dość długo będę to naprawiał. Nie, tylko 5 sekund. Na wszelki wypadek wystawiłem dym. Po naprawach będę teraz jechał już na ich respa. Jeszcze tylko M4. Tak ustawiony czołg jest bardzo łatwym łupem. M4 nie ma praktycznie pancerza i można strzelać gdzie się chce. No poza wieżą, bo wieża jest twarda od przodu, jednak tam się trzeba postarać, żeby krzywdę jej zrobić. I tu zza kamienia już mam podświetlonego tego Tygrysa. Byłem trochę bardziej na prawo wysunięty i już czysty strzał wszedł w weak spota. Powoli wyjeżdża następny czerwony, to jest ARL-44. Też tak niefrasobliwie bokiem wyjechał. Żal było nie skorzystać. Straciliśmy punkt A, no ale mamy przewagę na kapach przejętych, więc
Na razie wszystko wygląda dobrze. No drużynowi za mną nie chcą jechać. Plutonowe tylko tam podjeżdża bardziej pod wyjazdy z respa. No a ja tutaj trafiłem na ten brak, po RR-u dalej nie mogłem jechać. Od dołu spodziewam się jakiegoś pojazdu. Jest Cruzader. Co on tu robi? No, 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 nie do dziury, nie do dziury. No dobra, podświetlony jest jeszcze tylko jeden przeciwnik. Tuż przy mnie. Do mnie dojechał drużynowy. No, lecą rakiety. O, właśnie. Kaliope. No z tej odległości. Nawet w wieżę weszło. Są jakieś bomby, mam nadzieję, że żadna nie wylądowała przy mnie. Powybuchały, mogę się zabrać za następnych przeciwników. Jest M51. No i tu już dostałem uszkodzenia. Szybka naprawa. I M51 zniszczone. M51 ściągnięty, no niestety straciłem 4 załogantów przy tej akcji. Uzupełnianie załogi chwilę potrwa. W międzyczasie straciliśmy też punkt B. No, na szczęście odzyskujemy A. A ja zostałem z 2 załogantami, z pokiereszowanym czołgiem. Bitwa powoli jest, wydaje się być rozstrzygnięta. A ja mam 13 bombowców do użycia przy 11 fragach. Gajdziny dały od siebie 2. Byłoby dobrze jeszcze coś upolować w tym miejscu. Są podświetlone pojazdy na respie, to jest Pantera D. Trochę przerzuciłem działo, za wysoko muszę wycofać, żeby złapać poziom. Trafienie do Pantery. I kończy tą zabawę AMX 13. 11 fragów zrobionych. I żeby teraz móc cokolwiek więcej nagrać do atomówki, trzeba się będzie postarać. Na gajdziny już nie liczę, a brakuje mi cały czas 2 bombowców. Spodziewam się raczej, że będę musiał strzelać na dystans, dlatego jadę Tygrysem E. Jest, ma lepsze działo niż Pantera. Do strzelania na dystans bardziej się nadaje. No niestety dla mnie mamy przewagę na punktach i za chwilę będziemy przejmować też ostatni punkt od czerwonych. Bitwa będzie się kończyć, a mi ciągle brakuje tych fragów. Nie patrzę na nic, jak najbliżej chcę podjechać na stronę czerwonych. Teraz podświetlił się jeden przy punkcie A, no ale dla mnie to jest za daleko. Tam nie będę miał przestrzału. Za to pokazał się Dicker Max. Próbuję go namierzyć za tą skałą strzału, taki na wydrę, bez podświetlenia, no i efekt był widoczny. A sam dostaję w tym momencie strzała i mam ściągniętą gąsienicę. Jeszcze próba do Dicker Maxa z takim samym skutkiem. A co tu do mnie strzela? Jest T-34-85, wystawił wieżę. No i zrobiony
ostatni potrzebny frag, dlatego że gejdziny w swojej hojności dołożyły jednak coś od siebie. Włączam nalot bombowy. Po prawej stronie jest plutonowy, walczy z jednym z przeciwników. Ja zjadę sobie za tą skałę, żeby mieć chociaż trochę osłony. No ale okazuje się, że to jest niepotrzebne. Wyleciałem bombowcem, nie mam żadnego myśliwca na ogonie. Paluch na dziewiątkę i lecę w stronę pola bitwy, żeby tą swoją atomówkę zrzucić. Bitwa już jest skończona, no ale na koniec takie fajerwerki zawsze cieszą. A z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!